Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. Jesteśmy już po jubileuszowej 60. gali KSW, więc pora na podsumowanie tej imprezy. Gala była naprawdę udana. Poprzednie imprezy miały swoje lepsze, jak i gorsze momenty, ale tutaj tych dobrych, ciekawych walk mieliśmy naprawdę sporo, bo oglądaliśmy i piękne kulanki, poddania, nokauty, wojny, więc kibic dostał kawał dobrego MMA, ale przede wszystkim walki były wyrównane, każdy mógł pojedynek wygrać i naprawdę bardzo przyjemnie się to oglądało. Przede wszystkim też wizualnie bardzo fajnie gala wyglądała i to też robiło super klimat. Ja jestem fanem takich właśnie kameralnych gal, ze względu, że po prostu gale są organizowane i częściej te drabinki też mogą się przez to rozwijać, ale i więcej zawodników może przetoczyć się przez klatkę KSW. Ale i co najważniejsze, no takie kameralne gale sprawiają, że ci zawodnicy do klatki wchodzą z mniejszą presją i przez to też mogą pokazać w tej klatce więcej. Więc dla mnie jak najbardziej gala była bardzo udana, ale przejdźmy do podsumowania. Tutaj w pojedynku pierwszym gali KSW 60 zobaczyliśmy starcie w kategorii do 61 kg, a w nim Jakuba Wikłacza i Patryka Surdyna. Patryk bardzo fajnie ten pojedynek rozpoczął, a z każdą kolejną minutą no, wyglądało to coraz gorzej. Może nie tyle umiejętności były tutaj istotne, co na pewno gdzieś te doświadczenie i Wikłacz też te umiejętności miał ciut większe, tak? Ale też gabaryty były tutaj ogromną przewagą Wikłacza. To samo w sumie było w tym pojedynku Klaczka z Barborikiem i po prostu no, Wikłacz górował nad rywalem i dzięki temu mógł po prostu też wdrażać swój plan. Szkoda na pewno, że Surdyn nie miał ciut więcej do powiedzenia, ale to też pokazuje, że fajnie byłoby powalczyć poza KSW i nazbierać troszeczkę tego doświadczenia, tych skalpów, bo Surdyn to bardzo fajny zawodnik, bardzo ciekawy, utalentowany, ale widocznie jeszcze za mało doświadczony, może też jeśli chodzi o ten aspekt siły też tutaj jest do poprawy, bo też siłowo odstawał zarówno od Wikłacza, jak i wcześniej od Stasiaka, tak, więc na pewno to jest tutaj do poprawy, ale myślę, że o Surdynie jeszcze na pewno usłyszymy. Ja bym go zobaczył ponownie na Army Fight Night, jakieś 2-3 mocne, fajne walki i ponownie gdzieś taki powrót do KSW bym zobaczył, ale jeśli chodzi o Jakuba Wikłacza, to na pewno zdobył bardzo cenne zwycięstwo i zobaczymy, co teraz będzie czekać go w KSW, czy dostanie kogoś, kto też idzie po paz, jak Polityło czy Stasiak, czy może będzie konfrontowany z byłym mistrzem Antunem Racicem. W sumie obaj z Sebastianem Przybyszem przegrali, więc gdzieś to się klei, na pewno jest to opcja bardzo ciekawa, w sumie każda z tych walk jest równie ciekawa, może być to też ktoś zupełnie nowy, ale jeśli zależałoby to ode mnie, no to ja chciałbym zobaczyć walkę z Antunem Raciciem. Drugi pojedynek to walka Koziorzemski-Surdu, dobry knockout, choć nie najmilszy, bo Kacper to zawodnik, który w ostatnim czasie wiele tych fighterów w tej stójce deklasował, więc na pewno jest to dużym zaskoczeniem, że właśnie w taki sposób ten pojedynek się zakończył. Wiadomo, no było, że tutaj tej bitki sporo zobaczymy, tak? Ale że to pójdzie tak szybko, no to jednak się nie spodziewałem i tym bardziej w tym kierunku, tak? Ale na pewno wynik tej walki spowoduje, że ta półśrednia ponownie się rozrośnie, a nie zacieśni, więc na pewno Surdu wyratował się od takiej nie najlepszej pozycji i teraz zostanie w KSW na dłużej, tak? Może też taka walka teraz z Adrianem Bartosińskim miałaby więcej sensu niż ostatnio, więc takim pojedynkiem bym nie pogardził, ale również nie pogardziłbym na przykład starciem z Krystianem Kaszubowskim czy Jurysiciem. A jeśli chodzi o Kacpra, to na pewno przydałaby się taka malutka przerwa, bo wiadomo, ten knockout, tak? Więc trzeba przeładować magazynek, ustawić celownik, no i ponownie za chwilkę ruszyć do tego ataku. Kacper to zawodnik, którego po prostu przyjemnie się ogląda. Dzisiaj nie wyszło, ale ostatnie 3 walki były mega widowiskowe i o tym trzeba pamiętać. Ja bym tutaj zobaczył starcie z Aleksandrem Rakasem, który też wskoczył na zastępstwo do walki z Michałem Michalskim. Myślę, że chłopaki daliby fajną bitkę i tutaj no też dobrze byłoby, aby do takiego pojedynku mieli okazję się przygotować i na pewno pokazaliby nam równie mocne fajerwerki.
Trzecia walka to pojedynek Karoliny Wójcik i Oli Roli. Nie była to najbardziej porywająca walka gali. Spodziewałem się trochę więcej ze strony Oli, dlatego że była też zawodniczką większą, z lepszym zasięgiem, też z taką mentalną przewagą, bo jeśli Ewelina Woźniak pokonała Karolinę, a Ola Rola dwukrotnie pokonywała Ewelinę, no to te zwycięstwo z Karoliną powinno być formalnością, szczególnie w momencie, kiedy do tego pojedynku przygotowywała się wraz z Eweliną Woźniak i w momencie, kiedy też pokonała zawodniczkę o podobnych warunkach fizycznych na gali Genesis, więc do tego pojedynku Ola powinna być przygotowana wyśmienicie, a wyglądała tak sobie, no wiele okazji przespała, ten pojedynek mógł dać jej naprawdę bardzo dużo. Też wiemy, jak te kobiece MMA wygląda i tutaj jednak trzeba dawać z siebie więcej, bo no ciężko o te okazje, tak? Więc na pewno Karolina zawalczyła tak jak powinna, tak jak się spodziewaliśmy, ale Ola no nie wyglądała najlepiej. Miała jakby wszystko po swojej stronie, poza doświadczeniem, które być może no było tak istotne w tym pojedynku. Ciężko powiedzieć, co teraz może się wydarzyć, bo będzie to chyba zależeć wszystko od wyniku zbliżającego się pojedynku Karoliny Owczarz. Jeśli wygra, no to powinna zawalczyć z Karoliną Wójcik, no chociaż wiemy, że panie trenowały razem, więc mogą nie chcieć zawalczyć, ale jeśli znów pojawiłaby się porażka w rekordzie Karoliny Owczarz, no to można byłoby pomyśleć nad starciem rewanżowym pomiędzy Olą Rolą a Karoliną Owczarz, ale póki co no trzeba zobaczyć, co tutaj KSW wykombinuje. Wiadomo, że jeszcze na kolejną walkę czeka Justyna Haba, więc nie tylko trzeba myśleć o tej wadze 5-2, ale również wadze 5-7. Czwarty pojedynek, waga piórkowa, Wojto Barborik versus Krzysztof Klaczek, chyba najbardziej krwawa walka tego wieczoru. Wojto to taka podrasowana wersja Klebera, może nie jest aż takim specjalistą jak Kleber, no bo też trzeba pamiętać, że Herbst miał dużo większe doświadczenie, więc być może Barborik dobije do tego levelu, ale pod względem no jakby takiej fizyczności i tak dalej jest wyższy, większy, silniejszy i na pewno, no tak jak mówię, jest taką podrasowaną wersją, a jeśli gdzieś te umiejętności parterowe pójdą jeszcze w górę, to na pewno może stać się od tego Klebera lepszy i mocniejszy, tak? No wiadomo, że jest bardzo dobrym zawodnikiem i naprawdę może zrobić niezłe zamieszanie w tej piórkowej i o to chodzi, bo ta piórkowa tutaj zaczynała też umierać, więc super, że ponownie tak dużo się w tej wadze dzieje, ale Krzysztof Klaczek no też pokazał, że jest istotną postacią tej wagi w Polsce, bo łatwo to zwycięstwo Słowakowi nie przyszło. Kulanka była niesamowita z jednej, jak i z drugiej strony. Wojto miał przewagę gabarytów, Klaczek znów siły, tak? Dzięki temu mógł po prostu z tych trudnych sytuacji się wyratować. A nawet jakby nie udało się wygrać, to na pewno mógł dotrwać do decyzji. No niestety zawinił narożnik, który Krzyszkowi krzyknął, aby ten spychał nogę rywala, kiedy tak naprawdę trzeba było kontrolować rękę. No i Klaczek popełnił błąd, za który zapłacił bardzo dużą cenę. Więc tak jak mówię, szkoda, bo Klaczek jako jeden z nielicznych polskich zawodników mógł nie tylko ten pojedynek wygrać, ale i zajść troszeczkę wyżej, nie? Więc szkoda. Jeśli chodzi o Barborika, no to taką walką marzeń, tak jak mówię, byłoby starcie z Kleberem. Myślę, że to byłaby naprawdę niesamowita kulanka w tym parterze. Ale i taki ogromny test dla Barborika, ale wiadomo, że taki powrót Klebera jest chyba nierealny, tym bardziej teraz, kiedy w tym Rising zaczyna wygrywać, też na pewno jakaś droga do UFC też się otwiera, więc no tych opcji na pewno dużo może ciekawszych ma więcej, ale z drugiej strony no takie starcie z Saladinem Parnasem, Filipem Page'em też jest równie ciekawe, więc na pewno tutaj Barborik będzie miał no taką fajną i bardzo emocjonującą drogę po pas, tak? Więc zobaczymy, jak to się potoczy. A jeśli chodzi o Krzyśka Klaczka, no to ja bym chciał go oglądać w KSW dalej. No moim zdaniem jest zawodnikiem, który może tutaj zamieszać, który ma fajne umiejętności, który daje fajne walki i no po prostu chciałbym go zobaczyć, a wiadomo, że takim wymarzonym rywalem dla niego byłby Filip Wolański. Piąta walka, waga średnia, no i bardzo taki szybki pojedynek w wykonaniu Aleksandra Ilicza, który konfrontowany był z Adrianem Dudkiem.
Walka chyba też była dopięta tam na 2 tygodnie przed galą, no ale można było się spodziewać fajerwerków. Przede wszystkim Dudek był przeciwnikiem, na którego tle Illich mógł pokazać pełnię swoich możliwości, mógł po prostu rozwinąć skrzydła, bo czy w walce z Kęsikiem, czy Materlą, no musiał być bardzo ostrożny, tak? I to go troszeczkę zamykało, a dziś walkę zakończył efektownie i na pewno w tym 8-4 robi się bardzo ciekawie, bo tutaj no Illich w każdej walce budzi emocje, tak? Czy byłaby to walka rewanżowa z Janikowskim? Czy byłby to pojedynek z Tomkiem Dwalem? Też super opcją, no byłoby to doprowadzenie do walki z Tomaszem Jakubcem, tak? Jest Scott Askam. To byłby taki pojedynek dwóch kopaczy, którzy gdzieś na tę wątrobę dość uderzają przeciwnika, więc też zawodników bardzo wysokich w tej kategorii, więc na pewno tych opcji jest bardzo dużo, ale no jeśli chwilowo nie ma Michała Materli w KSW, bo ja daję głowę, że jeszcze wróci, no to myślę, że Illich byłby bardzo ciekawym przeciwnikiem dla Tomka Drwala, ale wiadomo, że nie pogardziłbym również starciem ze Scottem Askamem czy Damianem Janikowskim. 6. starcie, waga piórkowa, Patryk Kaczmarczyk versus Michał Sobiech, najlepsza walka całej gali, panowie skradli tutaj show i w tym pojedynku zobaczyliśmy przekrój MMA, ale przede wszystkim masę charakteru, który najbardziej zostanie zapamiętany. Była to jedna z najlepszych walk w KSW, jedna z najlepszych walk w wadze piórkowej, jak nie najlepsza, więc naprawdę ukłony przed chłopakami, bo zostawili w klatce masę zdrowia. I czy ktoś był uczestnikiem reality show, czy ktoś był posiadaczem mistrzowskiej szabli, to nie miało tutaj to żadnego znaczenia, gdyż na koniec dnia zderzyli się ze sobą ludzie, którzy byli na podobnym poziomie, jeśli chodzi o umiejętności, ale dotrwali do końca dzięki charakterowi. Michał walczy, aby dawać dobre walki, Kaczmarczyk, aby wygrywać. I każdy swoje zadanie wykona, choć wiadomo, że szkoda tej porażki Michała, ale na pewno ta walka nikogo nie cofa, a wręcz przeciwnie, powoduje, że chcemy zobaczyć ich szybki powrót do klatki. Kaczmarczyka ciekawie będzie zobaczyć z Robertem Ruchałą, myślę, że jest to taki naturalny pojedynek. A Michała Sobiecha, no ciekawie byłoby zobaczyć na przykład w rewanżu z Sebastianem Rajewskim, ewentualnie z Francisco Barrio, też byłaby to fajna opcja, która sprawdziłaby ten parter Michała, ale też mogłaby dać takiego mocnego kopa w przypadku wygranej, bo Barrio to też zawodnik z bardzo fajnym rekordem. 7. pojedynek, waga ciężka, Izu Ugonoch versus Marek Samociuk. Wiadomo, że w ostatnim czasie Izu budził spore zainteresowanie. Te zmiany rywali wpływały negatywnie na obraz gali, ale chyba finalnie Marek Samociuk był tym, którego publiczność przyjęła bardzo pozytywnie. Też nie był anonimowy, na kilku mocnych galach się pokazał, więc to też było zrozumiałe. Walka, w zasadzie ta pierwsza runda, była totalną jazdą bez trzymanki. Tyle, ile Marek tych ciosów zebrał, to się w głowie nie mieści, że jeszcze był w tym pojedynku, że jeszcze potrafił coś zdziałać, ale przede wszystkim, że potrafił przetrwać ten ostrzał, bo bombardowanie było niemiłosierne. Te kolana, łokcie, bardzo mocne ciosy z góry. Izu wystrzelił wszystko, co miał, aby ten pojedynek zakończyć. Liczył, że wygrana jest już blisko i pewnie z 90% zawodników już dawno by tej nawałnicy nie wytrzymało, ale Marek był nieugięty i szacunek za to, bo gdyby przegrał, no to nikt by mu nic nie zarzucił, bo był zawodnikiem wziętym na zastępstwo, ale wykorzystał swoją szansę w 100%. I otwierają się teraz przed nim drzwi do wielkiego MMA. Pytanie, czy te szanse wykorzysta i czy KSW będzie chciało korzystać z tego zawodnika. No ja mam nadzieję, że tak, że jeszcze go w tej klatce KSW zobaczymy. Wiadomo, jakiegoś bogatego rekordu Marek nie ma, tak, więc byłby ciekawym przeciwnikiem dla Tomka Sarary, który teraz podpisał kontrakt z KSW. Byłby również ciekawym przeciwnikiem dla Michała Włodarka, który zaliczył regres. Na pewno no tutaj cechą Marka jest twardość, tak? On jest twardy, trudno go złamać i na pewno tym jest w stanie zamieszać w klatce KSW i chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądać dalej. A jeśli chodzi o Izu, to na pewno powróciłbym do tego starcia z Oskaplanem i po ewentualnym zwycięstwie, no być może powróciłbym do rewanżu z Samociukiem, bo nie można powiedzieć, że Izu tutaj jakoś się ośmieszył czy coś, po prostu rzucił wszystko, co miał, aby ubić rywala. Być może tego tlenu stracił więcej i szybciej niż powinien, ale w boksie też nie ma takiego chaosu, tak? A tu
tutaj po prostu Izu poszedł instynktownie do przodu. Być może też trzeba było odpuścić, bardziej rywala skontrolować, być może wrócić do stójki i tam trafić czystym ciosem. Ale dziś to już jest historia, na pewno Izu musi do tej klatki wrócić no jak najszybciej, tak? Bo takie przerwy nie są najbardziej wskazane, a też fajnie będzie po prostu tę porażkę zamazać, więc na pewno ta porażka jakoś super mu się nie przyda, ale na pewno pomoże mu wyciągnąć wnioski. No najważniejsze, że ta walka była ciekawa, emocjonująca, więc nie ma za co chłopaków krytykować, dali dobry pojedynek i o to chodzi, aby się w tej ciężkiej działo. Co-main eventem tej gali była walka o pas w kategorii lekkiej, czyli Marian Ziółkowski versus Maciej Kazieczko. Tak jak myślałem, tutaj będzie zderzenie z rzeczywistością. No i było, Marian potwierdził, że te zwycięstwa Maćka, efektowne czy nie, miały się nijak do tej drabinki, gdzie Ziółkowski spotykał się z Szymańskim, Gamerem, Szulakowskim, Kleberem czy Szadzińskim, tak? Kazieczko otarł się o Szadzińskiego. Ten pojedynek no, pokazał, że do tego topu daleko, skoro tej walki nie wygrał. I niestety, no, na tym poziomie Maciek został, później dostawał zawodników, którzy albo w KSW debiutowali, albo byli po przegranej, więc na pewno taka weryfikacja no, też była potrzebna, bo Maćka wzmocni, a Mariana utwierdzi w przekonaniu, że to on jest najlepszy, że to on teraz rozdaje karty. I myślę, że to pokaże całej dywizji, że brak Gamera nie jest okazją do wyhamowania, a wręcz przeciwnie, do jeszcze cięższej pracy, bo pojawił się nowy mistrz, równie groźny, a kto wie, czy z czasem niegroźniejszy, bo Marian z walki na walkę jest po prostu coraz lepszy. No tego sufitu w jego przypadku nie widać i ja bardzo liczę teraz na starcie Mariana z Borysem Mańkowskim. Jest to fajna walka pod względem medialnym, ale i sportowym. I walka, która no, może też wzbudzić chyba największe emocje w tej kategorii. Natomiast Maćka Kazieczko zobaczyłbym z Romanem Szymańskim, bo najgorsze co można zrobić, to powrócić do pomijania Maćka w tych istotnych walkach kategorii lekkiej, a też obaj przegrali z Marianem, więc też jest to taki bardzo logiczny pojedynek, który też wzbudzi na pewno bardzo dużą ciekawość wśród fanów. No i walka wieczoru, czyli pojedynek o pas w wadze ciężkiej, Filip de Vries versus Tomasz Narkun. Tomek ośmieszył się przed walką, już w samej walce ośmieszył go de Vries, robił z nim co chciał, jak z manekinem, bo Tomek nie postawił żadnego oporu, nie wyciągnął żadnych wniosków i pokazał się jeszcze gorzej niż za pierwszym razem. Kwestia gabarytów, wagi to jedna sprawa, ale myślę, że de Vries tutaj Tomka zmiażdżył przed tym pojedynkiem psychicznie. Tomek wydaje się być człowiekiem, który tak samo jak walczy chaotycznie, taki sam chaos ma w głowie. To w sumie można wyciągnąć z tych jego wywiadów, tak? Ale to też pokazuje, że Tomek się po prostu gubi. Zawodnikiem jest bardzo dobrym, jednym z najlepszych półciężkich poza UFC, ale wszystko co robi wokół siebie jest dla niego strzałem w kolano, jeśli chodzi o odbiór jego osoby. Też taki hejt wiadomo, że nie wpływa pozytywnie, ale też no, daje po sobie poznać, że nie dźwiga ciężaru pojedynku i de Vries już na ważeniu czuł się wygrany, tak? Dał mu po prostu Tomek tą pewność siebie, tak? A ta walka już po prostu była formalnością, bo jeśli przegrywasz w głowie, no to przegrywasz też na walce i to tutaj zobaczyliśmy. Ta walka dobitnie pokazała, że Narkun nie ma czego szukać w wadze ciężkiej, tak jak mówiłem, powinien walczyć w wadze półciężkiej i tam budować swoją historię, ale też kategorię, tak? Bo jeśli nie ma mistrza, no to nie ma też sensu budować drabinek, tak? I tak właśnie KSW postępowało, więc Narkun powinien skupić się na wadze 9-3 i tam na pewno jest niezwykle trudnym rywalem do pokonania, ale też wiadomo, że w ciężkiej obok de Vriesa po prostu nie istnieje, więc po prostu trzeba się trzymać tej kategorii półciężkiej, gdzie jest mistrzem i gdzie tych zawodników no po prostu odsyła, tak? Liczę, że Narkun powalczy z jakimś fajnym nazwiskiem. Najbliżej walki o pas wiadomo jest Szymon Kołecki. Może na taką walkę się zdecyduje, zobaczymy. No ale fajnie będzie zwerbować jeszcze kilka nazwisk do półciężkiej, bo wieje pustkami i to niesamowicie, więc no też za bardzo nie ma z czego tych pojedynków układać. A jeśli chodzi o kategorię ciężką, no to zobaczyłbym starcie Andryszaka ze Stosiciem, a później wygranego w walce o pas. No chyba, że tutaj KSW zdecyduje się wystawić Stosicia od razu. Zobaczymy, na pewno ciężka i półciężka potrzebuje walk, ale i postaci, które tych walk nie odmawiają.
Gala była bardzo fajna, jedna z najlepszych w ostatnim czasie. KSW dopakowało sobie i uatrakcyjniło większość kategorii, ponownie gala na plus, więc ja jestem bardzo zadowolony, bo po prostu było co oglądać, nie miałem poczucia takiej nudy. Gala też bardzo szybko przeleciała, a to był znak, że po prostu walki były bardzo ciekawe. A jak Wam podobała się gala KSW 60, komentarze do Waszej dyspozycji. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam Was, Trupiciel, trzymajcie się!